co to są biostymulatory tkankowe i jak w zakresie skóry głowy możemy właśnie tutaj spodziewać się jakichś zmian, może jakichś efektów, w ogóle czy możemy się cokolwiek spodziewać. Biostymulatory tkankowe są obecne w dziedzinie, którą nazywamy medycyną estetyczną albo medycyną przeciwstarzeniową. Jeżeli chodzi o stymulatory tkankowe, to przede wszystkim jest to terapia, która nie tylko pomaga w zapobieganiu wypadaniu włosów, łysieniu, ale także pobudza również do tego, żeby odzyskać włosy, które być może nam wypadły. Mogą pojawić się sytuacje, w których nie jest dobrze wykonywać zabiegi, jakim są stymulatory tkankowe, szczególnie w fazach ostrych chorób na skórze głowy. Polinukleotydy to są fragmenty kwasów nukleinowych DNA i RNA, które występują we wszystkich organizmach. Jeżeli chodzi o polinukleotydy, możemy je podawać w obszarze każdej części skóry głowy, zarówno części czołowej, w części również skroniowej i w częściach potylicznych. Jakie są zalecenia po zabiegu? Nie spożywamy aspiryny, nie spożywamy alkoholu, też nie spożywamy kawy, nie farbujemy włosów. No i także w dniu zabiegu dobrze jest umyć przed zabiegiem głowę. Jakie możemy uzyskiwać efekty i czego możemy się spodziewać? Uzyskamy bardzo dobre efekty tak naprawdę w każdym obszarze. Czyli nie tylko poprawi się skóra głowy, ale także poprawią się włosy. Zaczniemy sobie najpierw od tego, że przede wszystkim pokażę Państwu, jak przygotować sobie skórę głowy i jak dobrze to zrobić. Dlaczego będziemy łączyć biostymulatory z oczyszczeniem wodorowym? Oczywiście nie musimy tego robić, ale jednak jest to jedna z procedur, która przygotuje nam też skórę głowy. Pokażę Państwu, jak pracować z pistoletem. Pistoletem będzie nam bardzo wygodnie podawać produkt. W kłucie jest o wiele mniej odczuwalne niż w przypadku pracy z ręki. I przechodzimy sobie tak co pół centymetra. Nawet mniej, tak co 3-4 mm. Teraz będziemy sobie przechodzić do iniekcji. Jak pracujemy? Ja pracuję pod kątem około 40 stopni do skóry. Równomierne rozkładanie produktu poprzez między innymi nakłucia będzie przede wszystkim bardzo dobrze stymulowało tkankę, ale również na co warto zwrócić uwagę to, że jest to dosyć dokładne podanie produktu. Gęste zakłucia będą powodować trochę lepszą stymulację. Natomiast zwróćmy uwagę, że ja nie polecam, żeby stany zapalne, czyli zakłucia, robić częściej na skórze głowy niż raz na miesiąc.